Witajcie w następnej Al degustacji. Tym razem japońska whisky Suntory Toki. 43% alkoholu. Tutaj z tyłu nic nie pisze. A vivid blend of carefully selected Japanese whisky, silky with a subtly sweetened spicy finish. Tak to napisali i tyle się można dowiedzieć. Widzicie, dosyć jasna jest. Troszkę więcej pisze na pudełku. Toki znaczy czas po japońsku. Co ma dawać takie wrażenie spójności. Tradycja powiązana z nowoczesnością. Toki jest blendem z trzech destylarni, które Suntory posiada. Hakushu, Yamazaki i Chita. Chita to jest destylarnia whisky zbożowej, ale jednak do blendów jest potrzebna. Z tym, że w tym blendzie whisky zbożowa nie jest głównym komponentem. Głównym komponentem są malty z Hakushu i Yamazaki. Whisky zbożowa nie jest tutaj głównym komponentem. Nie wiem, jaki jest dokładnie stosunek procentowy, natomiast jest więcej maltów w blendzie niż zwykle. Tak bym to powiedział, bo nie wiem procentów. Jak wiedzieć, no oczywiście powiedzcie. Bardzo jasna, co sugeruje, że dosyć może być lekka. Aroma taki owocowy, ale w sensie zielonego jabłka, troszkę nut miodowych. No troszkę jak irlandzka. Ale nie ma takich zbożowych, ciasteczkowych aspektów. Jest delikatna, przyjemna. Może nawet, nie wiem, czy to moje takie wrażenie, leciutka miętowa nuta jest. Ogólnie bardzo przyjemnie, delikatnie, ale rzeczywiście sprawiające takie energetyzujące wrażenie. Przyjemnie. Dobrze, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Bardzo delikatnie. Delikatnie, aksamitnie, lekko miodowo. Z odrobiną tego zielonego jabłuszka. Jest owocowo. Teraz przychodzi dosyć silne uderzenie alkoholu, w sensie rozgrzewania i takich pieprznych akcentów. Ale to szybko mija. Później przechodzimy w takie głębsze, ciemniejsze nuty czekoladowe. Bardzo łagodnie wyciszają to wszystko. Ale na końcu jest taka lekka cierpkość. Owocowość. Na samiuśkim końcu. Troszkę wydaje mi się, że są takie nuty też winogronowe troszeczkę. Melonowe leciutko. Wszystko jest delikatne. Raczej takie, jak macie jakieś wrażenia, to są takie właśnie białe, zielone owoce. No fajnie jest. Z tym, że delikatnie. Ja bym tutaj widział taką filozofię troszeczkę podobną do saki. Do sake. Smaki w sake są delikatne. Trzeba przysiąść, pomyśleć, zwrócić uwagę,
kontemplować, cieszyć się tym. I wtedy znajdziecie te smaki. Wtedy znajdziecie głębię i szeroką gamę smaków. I troszkę tak jest z tą whisky też. Ona jest delikatna, naprawdę przyjemna w odbiorze, nawet bym powiedział taka odświeżająca. Bardzo fajnie się pije i oferuje delikatne, ale złożone smaki. Warto chyba spróbować. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się ta whisky. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Pamiętajcie o przesłaniu tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Kampaj!